Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Węglarczych o serialach. Jesteśmy z Piotrem Markiewiczem. Kiedy jest tytuł? E, myślę, że jak wrócisz z urlopu, na którym właśnie a, jesteś. Dobrze, okay. na, 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 właśnie jestem na urlopie. Słuchaj, ale ponieważ jestem na urlopie, więc bardzo dużo śledzę newsów serialowych. Oglądam seriale, oglądam filmy, nadrabiam filmy. Jest cudownie, jest wspaniale do momentu, kiedy nie muszę tu przyjechać. Tu czy do redakcji. O Jezu, a ja chciałem cię namawiać na spoilerowy odcinek o Bondzie. Nie damy rady. Wiem. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że a propos. To nie, to nie jest a propos, <laughs> a Ale... a propos czegoś. A propos, a propos blockbusterów. Z newsów Christopher Nolan robi film o Robercie Oppenheimie i budowie bomby atomowej. To jest Super, będę projekt. Obejrzenie. A obejrzenie. Ja dzięki. Znaczy wiesz, no Christopher A wiesz, że. Renolana obejrzymy wszystko, nie tak. ma znaczenia, ale muszę Mimo powiedzieć. Pomimo, że tenet był tak, że. Nie, tenet jest. A wiesz, że mnie korci, żeby drugi raz obejrzeć teneta. A mnie też, bo wpadł, bo na, wpadł HBO. na Na streamingi wpadł, tak? tak? Więc mnie korci, natomiast. Ale ja podtrzymuję, że ten film powinien być wolniejszy. Puszczony do tyłu. Nie, wolniejszy i podzielony na dwie części i że powinien być. Tenet, część pierwsza, tenet, część druga, żeby dało się skumać, o co tam chodzi. Bo tam jest tak, że mrugniesz i gubisz wątek. Znaczy, co? Nie, ja nie wiem, znaczy, wiesz, myśmy kiedyś rozmawiali o tenecie, ale mnie nie przekonuje film, który idzie do tyłu. Znaczy, fizycznie po prostu idzie do tyłu. No, nie... Wiesz, to jest śmieszne w komedii, jak masz taki gag, że tam pięć sekund się cofasz, tak, żeby coś pokazać jeszcze raz. To jest śmieszne, ale jeżeli to jest poważny film, poważna akcja i ona się dzieje do tyłu, to nie, to. To mnie to nie śmieszy. Ze śmiesznych rzeczy widziałem ostatnio na TikToku dziewczynę, która sprintem biegnie do tyłu. Sprintem. Na... Yy, tak jak się nazywa? Jak się, ta maszyna do biegania. Na bieżni. na bieżni. Biegnie, ale sprintem do tyłu. A widziałeś I, to, ty, I to mi się a dużo bardziej pa, a propos, który, a propos który w do biegnie? tyłu, to mi się bardziej spodobało to niż tenet. A widziałeś te pacy, który biegnie w miejscu? Nie. Ci... <laughs> Dalszych newsów. Pan Paweł przysłał mi informację... Pamiętasz te trzy panie, co opowiadałem, że przyjechałem do Polski trzy panie na łóżki tak, gadające? Tak wiem, nawet rozmawialiśmy o tym. Różowa Landrynka. To a, się a, a nie Red Light? Nie, bo, właśnie tam jeszcze, nie. Je, bo tam jeszcze była teza, bo w, w różnych gronach rozmawialiśmy nie. o tym, co Bartek oglądał wieczorami. <grym> <grym> nie, <grym> że nie, mogło być nie, to Red Light. Nie, nie, to była różowa Landrynka na Polsacie. Okej, czyli jednak wygrała Bardzo mi się podoba nazwa Różowa Muszę powiedzieć, że naprawdę jest to cudowna nazwa. Nie wiem, czy pamiętasz, dyskusję którą mieliśmy w szerszym gronie, właśnie były dwa obozy. Jeden obóz mówił, że oglądałeś Różową Landrynkę, drugi obóz mówił, że oglądałeś Red Light. Tak, to było bardzo śmieszne, ponieważ w żadnym obozie nie było mnie. Po prostu dwa obozy dyskutowały o tym, co ja oglądałem 20 lat temu w telewizji. siedziałeś obok i mówiłeś, nie, to nie to, nie, to nie to. Ale dobrze, że zweryfikowałeś Zweryfikowaliśmy informację. Kolejne ciekawe newsy. Wychodzi kolejna paczka polskich seriali na DVD. Okay. Ponieważ ja promuję bardzo fizyczne e, czynniki, nośniki? nośniki. Ale więc... DVD czy Blu-ray? Znaczy tylko na DVD wychodzą. Nie wychodzą na... Gdy wychodziły na Blu-ray, to bym wspomniał niewątpliwie o tym. Natomiast wychodzi... E, po pierwsze, Kanał Plus wydaje Klangora na DVD. Także ci z państwa, którzy nie mają Kanał Plus... To jest... Bardzo Zrozumiały przyzwoity ruch. serial, i naprawdę warto obejrzeć, więc polecam. Natomiast TVP wydaje taki bardzo, bardzo stary serial, który mo może kiedyś gdzieś oglądałeś, ale twoi rodzice na pewno oglądali, blisko coraz bliżej. Nie. Yeah. To jest bardzo, to jest chyba z lat 70. bym powiedział serial. Bardzo popularny, oczywiście, jak wszystko w cokolwiek wtedy leciało, to było popularne oczywiście. By był jeden kanał czy dwa? Więc y, w 70. W 70 moim zdaniem już były chyba już dwa. dwa tak. Bo to były te zaczęło z, y, pod koniec lat 70. zaczął się studio 2, czyli ten program na dwójce. Y, natomiast blisko coraz bliżej było wielkim hitem opowiadało o życiu normalnych Polaków. Więc e, wychodzi... Więc więcej to nie powiem. To bardzo smutny nie, serial. <grym> Czarno-biały. <grym> nie, nie, ale wychodzi. No to jest oczywiście zawsze jakiś plus i bardzo się cieszę. I jeszcze jednego newsa ci sprzedam. Mówiłem tutaj i nawet z okazji tego newsa obejrzałem jeszcze raz najlepszy serial dokumentalny, jaki widziałem w życiu, czyli Jinx. To się nazywa przekleństwo tak. po polsku. Życie i śmierć Roberta Dylstawa. To jest finał tej sprawy. Jeden z finałów, bo ten, ta, tak. hi, ta historia powinna mieć parę finałów, ale rzeczywiście był jeden z finałów. Robert Dyrs został skazany, znaczy został uznany winnym. Jeszcze nie było sentencji wyroku, więc nie wiadomo na co został skazany, ale został uznany winnym zabójstwa przyjaciółki swojej. Kiedy będzie Berman. sentencja? Bo może w momencie emisji tego. Tylko... Już może być, może, być może być sentencja. być nie pamiętam, kiedy sędzia ma ogłosić. Ale tydzień temu został uznany winnym i to jest koniec jednej z historii, o której opowiada. Ten serial, i powiem Ci, przypomniałem sobie ten serial. Co ciekawe, jest to serial HBO i nie ma go już na HBO. Nie wiem dlaczego. Nie ma? Nie ma. A ja go mam na płycie. O, na Blu-rayu. I obejrzeliśmy z Karoliną. Karolina nie widziała wcześniej tego serialu i słuchaj, to jest sześć odcinków i powiedziała, że nie pójdzie spać, dopóki nie skończy go oglądać. Jeszcze I, raz. I siedz... nie, ona go nie widziała wcześniej. A, okay. Więc chciała się dowiedzieć, jak się kończy. I oglądaliśmy sobie do środka nocy. Muszę powiedzieć, że naprawdę, mimo tego, że oczywiście widziałem, co się tam wydarzy, to ogląda się to fenomenalnie. No, a może odświeżę sobie? Przekleństwo. Jest nieco Życie nieco. i śmierć Roberta Dyrsta. A nie, nie odświeżę sobie, bo nie ma już tego na HBO. Nie ma tego Świetnie. na HBO. I to Dobrze, jest koniec ale... słów. Resztę to już mogę opowiedzieć, co widziałem. Właśnie, to ja mam pierwsze pytanie. Czy widziałeś pierwszy odcinek Fundacji? Nie. Nie. Nie, o, o, obejrzałem czy, o, dziesiąty odcinek Ted'Alaso drugiego sezonu. Nie, to jeszcze Laso nie, nie, nie tknąłem aż tak. Zobaczyłem dwa pierwsze, ale... no, Nie, nie widziałem to, powiedz, o wrażeniach z fundacją. Ja czekam aż trochę, bardzo bo to jest tylko jeden odcinek na tydzień, prawda? Tak. Więc czekam na więcej odcinków. Bardzo pozytywne. W, sensie tak? w tam ocieka hajsem. Po prostu widzisz te efekty specjalne i widzisz te I dolary, które produkcja. jak w Matrixie spływają. To raz, y, bardzo, bardzo fajne. Ale czy wciąga, czy wciąga? Wciąga. No. Jedyny minus, jaki mogę powiedzieć o tym serialu, to jest taki, że mam wrażenie, że ten pierwszy odcinek za dużo jest na raz. W sensie, żeby nie było, on trwa ponad godzinę, ten pierwszy odcinek. Mhm. Zawiązuje pięknie akcje, Jesteś w tym, wiesz o co chodzi, wiesz kto jest kim, masz swoje typy, kto jest zły, kto jest dobry. No efekty są... Ty czytałeś książkę? Nie. Zamierzałem, ale finalnie nie znalazłem takiego wydania, jakie by mi się podobało, więc kupiłem książki ale jedyne co to miałem wrażenie, że momentami jest taki pogoniony, to znaczy no szybciej, szybciej, bo musimy to upchnąć w tym odcinku, mm -hmm. co można było rozciągnąć na no skoro już robisz pierwszy odcinek na godzinę 10, to szczerze mówiąc, czy zrobić go na godzinę 10, czy na godzinę 20, czy na półtorej godzinne start serii, nic by się nie stało, a myślę, że zyskałby na tempie, bo tu jestem poza szybkie, na tempie w rozumieniu spowolnieniu akcji trochę. A, czyli za szybka exact. jest ciut, ciut za szybka, ale jeżeli to ma być kategoria narzekania, no to powiedzmy sobie szczerze, że to jest ba, ba, bardzo sła, słaba rzecz, o, na którą można narzekać. Zobacz, to chyba nie jest, pomijając Marvela i superbohaterów, to nie jest specjalnie dobry rok dla science fiction. Tak. Już pomijam Teneta, ale to jest ubiegły rok, ale hmm. zostawmy Teneta na boku. Yy, w, yy, właściwie wyleciał mi z głowy coś dużego jeszcze. Duna, dziękuję ci bardzo. Tak. No właśnie, miałem powiedzieć o Dunie. No ja, ja jeszcze radę, nie dzień... widziałem Diona. Widziałeś Dunę? No nie, ona jeszcze nie się nie ukazała. Ale z tobą to nie wiadomo nigdy. Nawet jak się nie okazało, to mogłeś widzieć. Wiesz, to <noise> dziwne dojścia różne. No teraz jest tak, że czekamy na Bonda, a potem jest Duna. Ale Duna ma złe recenzje w Stanach. Jest, znaczy, złe recenzje nie w sensie, że mówią, że to jest zły film, tylko mówią, że to nie jest tak dobry film, jak wszyscy myśleliśmy, że będzie. To tak, po, tak Czyli przechajpowane, przechajpowane, dokładnie tak. I to już bardzo wyraźnie widać. Znaczy, to nie, jest, to nie jest tam jeden krytyk, tylko większość krytyków w tym tonie pisze, że no nie, jedni piszą tak, no to jest dosyć kiepski film, a inni piszą, mo może nie jest zły, ale, ale, ale nie jest okej. Okay. A drudzy piszą, to jest bardzo dobry film, ale myślałem, że będzie wielki. No i wiesz, no jakby zgodność jest, że to rozczarowanie jest, tylko ma różne skale. Więc ja się troszkę bałem o tą fundację, że, Nie, że, że i, też będzie przechadzona. Jest dobra. Jest dobra. Jest, jest Mam nadzieję, że spowolnią trochę tempo, bo pierwszy ten odcinek generalnie można by potraktować jako część pierwszą filmu. Mhm. Ma swój początek, rozwinięcie, koniec, mhm. z otwarciem na kontynuację. No, aktorsko super. W sensie każdy tam bardzo, bardzo daje radę. Uh -huh. e, aktor, którego nazwiska nie pomnę, bo jest... Gra matematyka. Ty kojarzysz. Cześć. Bo ja czytałem nawet parę książek o mi fundacji, o aczkolwiek nie, nie pamiętam mimo <noise> wszystkie. Ale świetny aktor. <laughs> tak, tak, doskonale zagrany. Świetny <laughs> aktor. Świetne dobra, bardzo profesjonalny, wiecie państwo o którego chodzi. Jak mówią, że świetny aktor, to wiadomo. No, Nie to no aż jest... sprawdzę, bo to aż obciach, że mi wyleciało z głowy. Ale co chciałeś o nim powiedzieć? Że, to... że świetnie jest zagrane. W sensie o. gra de facto siebie. Mam wrażenie, że gra w każdym filmie, w którym zagra prawie tę samą postać. Ale, ale tutaj też daje radę. Fundację i oczywiście pierwsze, co wyskakuje, kontrola Nick w PFL. <laughs> Są rzeczy ważne i ważniejsze. Są ważne i ważniejsze. Dobrze. E, ale, żeby nie było, byłem też e, w tym trybie e, science fiction, e, w trybie oglądania e, science fiction, więc longiem, ponieważ ja miałem realnie już urlopy, więc miałem czas na oglądanie, obejrzałem e, Another Life. Jared Halli Harris. Ten aktor, o mm -hmm. którym mówiłem. Jared mm -hmm. Harris. E, obejrzałem Czy też. To jest ten z Czernobyla? Tak. Mm -hmm. e, ten, co w Czernobylu, co grał w... Tak. Tego, tak? Wiecie Państwo, no tego grał w Czarnobylu. No tego, co na tablicy pokazywał, jak doszło do tak. awarii w Czarnobylu. Taka no i... kluczowa scena w serialu. Tak, no, no i trochę mam wrażenie, że on gra tę samą postać, tylko osadzoną raz w science fiction, aż w Raz w, raz no. w tak. Tak. Ale niemniej gra to świetnie. Tak. Obejrzałem też coś takiego jak Another Life. Nie wiem, czy miałeś okazję. Serial na Netflixie. Niedługo wychodzi nie. drugi sezon. Nie. Jest to bardzo źle zagrane. Inaczej, historia tego serialu, historia opowiedziana w tym serialu to jest to, że na Ziemi wylądował statek kosmiczny i wytworzył taki wielki kryształ. To było już. Wiesz, tylko, że nie kryształ, tylko taki słup postawił, to się nazywało Dyseja kosmiczna. Tak. To było już. No i ludzie próbowali się skontaktować z tymi obcymi, no i stwierdzili w pewnym momencie, że namierzyli sygnał. Albo też ten. który ten... się nazywał kontakt, first contact. Tak, takie tak coś, było coś, że tam coś takiego, był... je, że język był. Znaczy, generalnie to, motyw kosmitów, którzy przyjeżdżają na Ziemię i próbują się z nim skontaktować, tak. jest dosyć popularny. No, tak, no to i podsumujmy. Ludzie stwierdzają, że no, ponieważ namierzyli, dokąd wysyła ten kryształ sygnał. To oni wysłą tam ekipę, która dotrze na tę planetę, na którą jest wysyłany ten sygnał, żeby nawiązać kontakt z tymi obcymi, z którymi na Ziemi się nie udaje. No i masz dwie historie. Jedna historia to jest tej załogi, która leci na tę planetę, no i tam się zdarzają im różne perypety, na przykład, nie wiem, zatrzymują się na jakiejś planecie, i jeden ziemek stwierdza: Hmm, jest to jak jakiś glut na Ziemi, to ja go wezmę do statku, bo co się może wydarzyć? Nie? Wiadomo, nie, wiadomo. Albo hej, wylądujmy na tej planecie i weźmy jedzenie z tamtej planety, bo co złego może się wydarzyć? A propos, właśnie dzisiaj przyszło do mnie The Think w 4K. A propos tego, jak się coś no, dzieje, jak się coś bierze, czego się nie powinno brać? No, no to dokładnie tak to wygląda. Będę dzisiaj oglądał wieczorem. No i ten wątek podróży w kosmos teoretycznie jest ładnie sfilmowany, jeżeli chodzi o zewnętrze. W praktyce, jak masz te ciasne wnętrze statku kosmicznego, to w pewnym momencie y, można nagrać taki serial dobrze albo źle. Ja mam wrażenie, że ten dość niezbyt dobrze jest nagrany, bo widzisz, jak ci aktorzy próbują się bujać w tych fotelach na zasadzie... <grym> i trzęsie nami, to ja teraz przejmę stary i zacznę strzelać. No, ale nie mniej. To jest taka produkcja osiedlowa, jednym słowem. Nie, no, nie ma tam bardzo dużo pieniędzy, tam jest raczej zawiodła reżyseria trochę. Bo, bo, masz wrażenie jednak, że ten statek nie do końca się trzęsie, kiedy oni upadają na ziemię. No. Ale historia jest tak poprowadzona, że naprawdę byłem ciekawy, czy oni dotrą do, do tych obcych, czy nawiążą kontakt i kim są ci obcy. No i ja obejrzałem ten cały pierwszy sezon Yy, ogląda się to super przyjemnie, żeby nie było. To tak, że nie grają na tyle źle, że czułem się obrażony i przestałem to oglądać, mm. tylko realnie dotrwałem do końca i czekam na drugi sezon. A drugi wątek, który się toczy równolegle, to jest to, że na Ziemi został mąż kapitan tego statku, który wyruszył w kosmos z jej córką i on też jest naukowcem i on próbuje z kolei na Ziemi nawiązać kontakt z tym kryształem, który tam jest. Poprzez różnego rodzaju, nie wiem, światła, dźwięki i tak dalej. No i gra tego typa, chłopak, który był znany z pierwszych sezonów Shameless, on był tam chłopakiem głównej bohaterki. Whatever, nie oglądałem Shameless, więc niespecjalnie... Ale może co oglądałeś co kiepską organizację Dragon Balla, bo on też w niej grał. Wyobraź sobie, że nie, nawet nie grałem w Dragon Balla, okay. To się oglądało, to było anime albo manga. Ale się, się też coś. gra, nie? Chyba. Było sporo gier. No, no, no właśnie. Jeżeli, jeżeli coś ukazuje się od 30 lat, to jest pewne, że była gra. No i tak, przyjemnie się to ogląda. Będę oglądał drugi sezon. Takie zupełnie niezobowiązujące sci-fi. To... Z mangi najbardziej lubię owoc mango. Nie, nie mam nic do zdania. Ale żeby nie było, jeżeli ktoś chciałby spróbować, to na Netflixie, na co wpadłem... Odkryłem to przypadkiem. Kilka dobrych lat temu było takie anime, pewnie też manga, które się nazywało Rurouni Kenshin. Była tam dość ciekawa historia o samuraju zabójcy, który w pewnym momencie nie tyle odkłada miecz, co zmienia swój miecz na tempy, żeby ostrzema z drugiej strony, żeby już nigdy nikogo nie zabijać. Generalnie historia dość ciekawa, ale w międzyczasie, odkąd ja to oglądałem lat temu naście, pojawiły się cztery filmy fabularne, Produkcji japońskiej i cała, całe cztery filmy są na Netflixie, tylko trzeba wpisać w Jeśli Jeżeli ktoś chce spróbować innego kina niż to nasze europejskie o ekranizację mangi, więc trzeba wziąć poprawkę, że to trochę inaczej się ekranizuje mm -hmm. jednak manga, inaczej się ekranizuje książki książki, to, to, to polecam jestem w połowie. Nie, pod koniec pier pierwszej części Roni Kenshin. Ale bardzo ładnie są nawet na. Koncernie. Do Mangi mnie nie przekonasz. ja jestem. Ale nie, nie, nie przekonuję cię do Mangi. Jedyne co z Mangi. Spróbuj lubiłem, sobie to jest... ekranizację. Po Chociaż to, nie jest, to nie jest Manga, ale z japońskiej animacji, tak się szerzej wyrażę, taki film Spirited Away, bardzo, bardzo, bardzo znany, zresztą są skara tak. nawet dostał. To jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie obejrzeć. Nawet mam a, na pójcie. A widziałeś Ghost in the Shell. Nie, a to powinieneś się obejrzeć. Nie. Ale nie ten ze Scarlett Johansson tylko oryginał i nie serialo, w sensie nie. Serial, tak? anime, to tylko... Tobie nie ufam, ale tutaj. Prawda? Marek, Marek, mhm. Marek mówi, że mam rację, to mam rację, tak? Marek jest naszą wyrożnią tutaj. Oczywiście. <laughs> <Przez tutaj. laughs> Ile razy nas ratował z opresji, kiedy nie mogliśmy sobie przypomnieć nazwiska <laughs> tak. z dalekiego aktora. Ale, albo ale filmu. film Ghost in the Shell, ten pierwszy z czwartego, mhm. drugiego jakoś tak. Jakoś tak. Marek potwierdza. <laughs> to naprawdę warto nadrobić, warto obejrzeć. Dobrze. Dobrze. Ja Akira. Akira. Jeszcze Akira. A, jeszcze Akira, tak. Ale nie, nie widziałem, nie oglądałem Akira, więc nie, 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 zdaje się na Marka tutaj. Mm. <laughs> więc wracając jednak do naszych okolic kulturowych. Właśnie, pytanie numer dwa. Czy zacząłeś oglądać Morning Show? Nie, dlatego że oglądam, bo cieszę się, że wróciłeś na znaczy Apple jest? Plus TV, oglądam Teda Lasso, drugi A. sezon, który jest inny od pierwszego sezonu, Ponieważ pierwszy sezon skupiał się na postaci Teda Lasso. Tak. Natomiast w drugim sezonie Jason Sudeikis postawił na wszystkie postacie wokół niego. Czy pani psycholog jest dalej rozwinięta? Bo pani, pani psycholog, psycholog jest, jest fenomenalna rozwinięta. w pierwszym Pani tak, psycholog jest bardzo rozwinięta. Natomiast drugi sezon należy do pani, która gra właścicielkę klubu. Taka blondynka wysoka. Nie hmm. wiem, czy hmm. kojarzysz? Tak. Do tego pomocnik trenera, ten, który z nim przyjechał ze Stanów. Tak, i brodarz, który zresztą jest yy, w realnym świecie, jest twórcą tego serialu. Tylko a, gra drugoplanową rolę. słyszałeś historię a propos tego piłkarza, tego bad boya, że ludzie w pewnym momencie widzowie stwierdzili, że on wygląda w tym serialu, jakby był zrobiony z efektów komputerowych i że prawdopodobnie nie istnieje. I <grym> musiał w programie na żywo zjeść jabłko od prowadzącego, żeby udowodnić, że nie jest CGI-em. Kolejną postacią, która się w tym sezonie wybija, jest ten drugi piłkarz, czyli Kent, który odszedł z klubu. Hmm. Taki ten, ten gwiazdor. wielki gwiazdor, tak. któremu się kariera już kończy. Plus jest, jest ten, ten pom drugi pomocnik trenera, taki mały. Tak. On był jest... takim cichutkim, cichutkim. Cichutki, Aha. ale w drugim sezonie daje radę i parę razy pokazuje, co potrafi. I słuchaj, to co. Rozwój tych postaci w drugim sezonie, ze szczególnym uwzględnieniem właścicielki klubu, jest absolutnie fenomenalny. Słuchaj, jest tam. Odcinek, który się nazywał Rainbow, czy tencza i to jest czwarty albo piąty odcinek w drugim sezonie, który uważam za jedną z najwybitniejszych rzeczy, jaką widziałem w historii telewizji. Wybitny odcinek. To jest wybitna rzecz. Nie Nieprzypadkowo Ted ten Lasso skończył przed chwilą. Wszystkie nagrody, jakie może gdziekolwiek startuje, to zgarnia. Natomiast dziesiąty odcinek, w którym się dzieje, w którym się, w którym jest cały, który się cały dzieje na pogrzebie, nie powiem czyim, ale na pogrzebie, to jest odcinek, na którym się popłakałem wczoraj, oglądając. Ryczałem jak bubr. No? No, a to. Wyobraź mam... sobie takie rzeczy w telewizji. Ale to na drobie, bo jeżeli jest już całość, to z przyjemnością. Nie nie ma jeszcze, bo jest 12 odcinków, więc jeszcze a, na dwa myśliłem, czekamy. Jeszcze... Okay. Oni puszczają jeden odcinek tygodniowo, jest 10, ale jeszcze. A, myśliłem, że jest Nie, bo w pierwszym sezonie 10. było 10, tak. a w tym sezonie jest 12. Ale okej, okay, to się szybko ogląda, bo to są pół godziny. Znaczy, nie, przecież... Już, nie są pół, już godziny. nie są pół godziny. Nie są pół godziny. Już nie są pół godziny, średnio licząc po 45 minut każdy. Znaczy po prostu ewidentnie widać, że dostali dużo więcej pieniędzy w drugim sezonie. Ale wiesz, powiem ci, że pomysły mają genialne. Jeden odcinek jest, jest jeden odcinek, którego poprzedni odcinek kończy się w momencie, kiedy ten pomocnik trenera ten z Brodą, ten, który z nim przyjechał, ze Stanów żegna się z Tedem Laso pod imprezą i mówi, że ten wieczór chce spędzić sam na mieście. I tak się kończy odcinek. A potem następny odcinek jest w całości poświęcony temu, co się działo w nocy z tym pomocnikiem trenera na tym mieście. Nie ma w ogóle Teda Lasso, jest cały odcinek jest ten pomocnik trenera. I oczywiście wydarzają mu się rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był taki film z Corsiziego. Jeden z mniej znanych jego wcześniejszych, który się nazywa After Hours. Po godzinach. Nie widziałem. To jest stary film. To jest film...

który opowiada genialny film, który opowiada o zwykłym urzędniku bankowym, yy, który wieczorem wybiera się na miasto i cały film trwa jedną noc. <laughs> I opowiada o tym, co się Factowi przytrafiło w jedną noc. I ten odcinek o tym pomocniku trenera jest moim zdaniem hołdem złożonym temu filmowi, ponieważ rzeczy, które się przytrafiają temu pomocnikowi trenera w jedną noc, są tak nieprawdopodobne i tak się dużo dzieje, że to jest po prostu naprawdę czat. i kończy się rano odcinek. To jest koniec tego odcinka. Powiem ci, że naprawdę Moim zdaniem, rozwijają skrzydła. Nie chcę myśleć, co się będzie działo w trzecim sezonie. Powiem tylko, że ta dziewczyna, która, która gra. A jest już zakon zakontraktowana Nie, kłada kładę 100%. każdą kasę na stół. Nie, nie ma możliwości, żeby nie było trzeciego sezonu. Ta dziewczyna, która gra tą właścicielkę klubu i która naprawdę jest tam w tym, w tym drugim sezonie pierwszoplanową postacią. E, może nawet ważniejszą niż Ted Lasso. E, dzisiaj właśnie przeczytałem rano, podpisała kontrakt z największą agencją aktorską w Hollywood. A to jest brytyjska aktorka, która gra do tej pory z to, telewizji. To, sz szanuję to, bo rozwój tej postaci w ogóle w serialu The <stans> Lasso jest niesamowicie poprowadzony. Bo ona, nie wiem czy pamiętasz, w pierwszej części pierwszego sezonu była niemalże antagonistką. Tak, 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 tak. Ta taką, tak to ustawiła Taką było. drugą albo czy tak. nawet trzecioplanową. No, bo... Nie pamiętasz, bo przecież ona go wynajęła, co się okazuje w połowie tak. sezonu, po to, żeby on zniszczył ten klub, żeby ona go mogła sprzedać. Dokładnie. A potem w, dru w drugiej połowie. Się, co się dzieje. Tak, w drugiej połowie pierwszego sezonu ona urasta do rangi no już nie trzecioplanowej, tylko drugą, a nawet z momentami pierwszoplanowej osoby, która nie jest antagonistką, tylko jest nie wiem, antybohaterem, żeby w ostatnich dwóch odcinkach stać się bohaterem pozytywnym, mhm. a teraz mówisz, że jeszcze dalej jest na to przeniesienie tego ciężaru, to właśnie w pierwszych dwóch odcinkach to jest pokazane dopiero, że jej rola rośnie i że jest takim pełnoprawnym, znaczy pełnoprawnym, pełnoprawną pierwszą postaci, pierwszoplanową postacią, nie? Ale jeżeli mówię, że dalej się to rozwija, no to to jest niesamowite. Słuchaj, jest... Yy, naprawdę w tym odcinku, moim zdaniem, geniusz scenarzystów się objawia w całej rozciągłości. Jest sekwencja, w jednym z odcinków sekwencja, jak ci piłkarze muszą kupić sobie wszyscy, nie powiem z jakiego powodu, ale muszą sobie wszyscy kupić garniturowe buty. A oni wszyscy chodzą tylko w sportowych butach. I najpierw jeden z nich mówi... Ale po co mam kupować takie buty, skoro potrzebuję ich na jeden dzień, a będę musiał stać od północy do rana, żeby je kupić? Na co mu drugi mówi, nie, nie. To po nasze buty stoją od północy do rana, Potem tych nie stoi. A, a potem, pamiętasz, jest tam taki piłkarz, który z Ameryki Południowej przyszedł. Ten, co mówi, football is life tak. cały czas. Tak, ten, co nawet w pierwszym odcinku musi iść do pani psycholog. Tak, to jest, on jest pierwszą ofiarą, która musi iść do pani psycholog. Potem się okazuje, że wszyscy muszą iść oczywiście. Ale bo on rzecz. Ale, ale słuchaj, i on słuchaj, kupuje sobie te garnitrowe buty, w których nie jest w stanie... Chodzić. I to jest taka przepiękna scena, w której yy, mówi do, do drugiego piłkarza, jak stąd wrócimy wrócę do domu, to wezmę te buty spale i będą się smażyć w piekle. <grym <grym> to jest tak cudowne. To akurat ja rozumiem. To... Także naprawdę polecam te lasy. Po prostu... To są wyżyny telewizji. Tak uważam. To jest naprawdę to jest historyczne osiągnięcie. Yy, w serwisach streamingowych i tak jak narzekamy na Apple Plus, że ma mało produkcji. Ale wiesz co, chociaż... bardzo dobrze wystartowali ten sezon. Ale w tym sezonie dają czadu, tak. bo oczywiście fu na fundację wszyscy czekaliśmy. Rozumiem, że Morning Show też trzyma poziom w drugim e sezonie. Wiesz co, Morning Show jest y właśnie ten drugi sezon, jest dziwnie skonstruowany, bo on... Ma inne włosy. No. Pewnie tak, ale wolno się ro rozkręcać. Ta ta ta. No ta. Która, Jennifer Aniston czy Reese Witherspoon? E e Reese Witherspoon, <laughs> tak. Ma inne włosy. Ma inne włosy, Jeszcze tak. nie oglądałem, ale widziałem, to był główny punkt, o którym dyskusje się toczyły na Twitterze. Ale wiesz, pier pierwsze dwa odcinki, bo na razie dwa się ukazały, mm, są takimi odcinkami rozpędzającymi tę serię jakby od nowa. Mhm. Znaczy poznajesz, co się działo, bo ta, ta, ta seria zaczyna się kilka miesięcy, bodajże 9 miesięcy mhm. po wydarzeniach z pierwszej serii, po, finału, po finale pie pierwszej serii. Y i najpierw dowiadujesz się, gdzie są obecnie bohaterki, uh -huh. bo już nie pracują razem, jak się pewnie domyślasz. Tak, bo tam się skończyło dramatycznie. Skończyło się dramatycznie, ale to chyba też nie jest jakiś wybitny spoiler, bo od tego się zaczyna ta całe, cała druga seria. Y że Riz pracuje nadal w tej śniadaniówce, a Aniston odeszła w ogóle z zawodu. Uh -huh. y z zawodu. No, zerwała kontrakt y i skończyła prowadzić ten program. Uh -huh. y no i pier pierwszy odcinek jest taki, żeby co się dzieje, co się z nimi po pierwsze działo. Po drugie, jak z powrotem ich te losy mogą się zapleść. Czyli to jest takie rozpędzenie, bo jeszcze nie ma jakiejś dramy, nie ma zawiązania problemu fabularnego, który się pojawi. No bo w pierwszej serii, pamiętasz, było mocne uderzenie na sam początek. No tak, tak, tak. Poznaliśmy Twitter Witherspoon jako Angry Reporter. Dokładnie tak. Teraz I, już... I szefa telewizji, który stwierdził, że to jest fantastyczny pomysł, żeby on no nie, 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 w, w ogóle pie, pie, prowadzącą ogóle. Pie, pierwszy odcinek pierwszej serii, no, zaczynał się od tego, że trzeba było zwolnić współprowadzącego, tak. bo było molestowanie. tak. tak. No i to jest takie mocne uderzenie. Oczywiście oparte na prawdziwej historii Mata Laudera. Do, do, dokładnie tak i. Że... Gwiazdy, śniadaniówki do I I Jennifer Aniston, która współprowadziła z tym typem program, Steve'em Carellem. dowiaduje się o tym w nocy przed. Ale Steve kolej... Carell nie został oskarżony o molestowanie. Postać, nie, którą po, po, postać, którą grał? Gra, oczywiście. Został, został tak, tak, tak. Mówię nazwiskami, bo ja mam problem z zapamiętywaniem imion bohaterów seriali. Nasza znajomość bohaterów seriali, nazwisk bohaterów seriali skończyła się na Hansie klosie. I Hannibalu. Po prostu do zapamiętania. Wie, więc ta Jennifer Aniston w pierwszym odcinku, na samym początku... Jetro Jethro Z NCIS. Patrz, jak sprytnie zrobiłem dzięki temu. W spisie seriali, o których rozmawiamy w tym odcinku podcastu, NCIS się znowu znajdzie. To jeszcze dorzucę Borewicza, żeby się znalazło. Zaraz, z polaści jest. Chcesz jeszcze coś dorzucić? No, teraz, ty you know, you know. Wyszedł na DVD, a propos. Ale nie remasterowany, także nie słabo się Ogląda. Nie no, oczywiście, że kupiłem, bo nie ma lepszego wydania, ale wolałbym remasterowany. E, Bardzo liczę ani... na prezesa Kurskiego, że zarządzi zremasterowanie nosika. Gdyby przewracanie oczami mogło wydawać dźwięk, to byście państwo byli właśnie ogłuszeni przeze mnie. <tosłuching> I Jennifer Aniston po drodze do studia, dowiad... właściwie w nocy przed programem, dowiaduje się, że właśnie są takie oskarżenia. No i potem jest już tylko fallout, czyli jak było, pada, co się dalej dzieje. Ta seria, druga, nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego wydarzenia. Jest nawiązanie na samym początku do mm, koronawirusa. Jest kilka nawiązań do koronawirusa i wiemy, że tam coś się wydarzy, no bo pokazany jest ten sam wstęp, ten sam początek, kiedy media nawet dowiadują się o koronawirusie. A ja nie mm -hmm. wiem, czy pamiętasz, jak my się dowiedzieliśmy o koronawirusie? No. To było takie, malutka dygresja, to było takie kolegium Jakoś chyba na przełomie roku 2019 i 2020, na którym Marcin Cejrowski, który kierował Plejadą, powiedział, że słuchajcie, jest taki wirus w Chinach i obiecuję wam, on zamiecie naszą rzeczywistość. Już nic nie będzie takie samo. A wszyscy sobie, tak, tak, Marcin. Dobra, dobra, Naprawdę tak było? Nie pamiętam tego w ogóle. Tak, tak, Marcin, to fajna Zacznaczmy historia. Dalej. Fajna historia. I, tak my, i, i, I tak ten temat też się pojawił u nas. I generalnie bardzo podobnie się wydarza w The Morning Show. No ale jak już się spotykają te dwie główne bohaterki, jest między nimi napięcie, które bardzo szybko eskaluje, ale cały czas po tych dwóch odcinkach ja nie wiem, co będzie takim głównym no wątkiem przewodnim tej serii. Ale domyślam się, że będzie i poczekamy na następne odcinki i się dowiemy. Tak, natomiast y, trzeba nawet nie tyle przeczekać, co... Trzeba sobie w mózgu założyć tę zakładkę, że przez pierwsze dwa odcinki tam niewiele się będzie działo, będzie raczej takie zawiązanie akcji. Zakładki takiej natomiast nie trzeba sobie zakładać przy oglądaniu serialu NCIS, którego osiemnasty sezon skończyłem właśnie oglądać na płytach DVD. <grym> jest, to jest to sezon. W... I co, będzie dziewiętnasty? <grym> będzie sezon dziewiętnasty, który za chwilę się zaczyna w Stanach, więc już jest nawet nakręcony. Ja wiem, już, już, na... już nasi widzowie, już nasi słuchacze na naszym YouTubie komentują, że. Każdy ma swoje NCIS i że generalnie dużo jest osób w Twoim teamie. Jet, Jethro Gibbs, powiem, wiele wskazuje na to, że chyba jednak, boję się aż to mówić, bo to jest dramatyczna wiadomość, ale chyba jednak może odejść z NCIS. Ponieważ Mark Hammon, który skończył właśnie 70 lat, 70 lat, a z NCIS się Od życia grał w NCIS. Tak, już dawno w NCIS już by nie mógł pracować, jak gdyby to było w realu. Ach. Przez drugą połowę tego sezonu odchodzi z pracy. I odejść i, nie może I yy, buduje swoją łódkę, którą przez 18 lat Budował w piwnicy, to jest w ogóle genialna historia Słuchaj, przez, od pierwszego sezonu Główny bohater serialu Ensina jest Buduje w piwnicy swojego domu łódkę I przez wszystkie 18 sezonów Ktokolwiek do niego przychodzi do domu Się pyta, jak ty chcesz tą łódkę Z tego domu, z tej piwnicy Bo ona zajmuje całą tam nie ma drzwi To jest piwnica w domu Więc wszyscy go pytają, jak ty chcesz tą łódkę z tej piwnicy Wynieść na zewnątrz i w ostatnim odcinku 18 sezonu jest scena, jak on jedzie z tą łódką spod domu i nie wiemy, jak ją wyciągną z tej piwnicy. Uważam, że to jest tak genialne. Jest taki fenomenalny trend w social mediach, który za każdym razem, jak mi wyskakuje, to zaczynam śledzić i, i czytać wszystko, które brzmi tak. Opowiedz kiepsko fabułę fajnej rzeczy. I tam ludzie opowiadają, mm -hmm. nie wiem, fa fabułę e, Gwiezdnych Wojen na zasadzie porzucone dziecko próbuje odnaleźć ojca. <laughs> I tak samo NCIS powinno mieć o opis w stylu o policjancie, który buduje łódkę. 18 sezonów o tym, jak szef jednostki policyjnej budował łódkę w piwnicy i jak ją z tej piwnicy wyciągnął. Czego się nie dowiemy, czego, czego się bo nie się, nie dowiemy. się Ale świetnie by było, gdyby zrobili tak jak w Twoim innym ulubionym serialu, to znaczy Bosz, żeby kolejny sezon był o tym, jak on pływa na łódce. Nie rozwiązuje zagadki kryminalne, tylko po prostu program marynistyczny. Słuchaj, a propos, właśnie na Amazon Prime wszedł czwarty sezon serialu Goliath. Genialnego. Absolutnie Billy Bob Thornton w roli prawnika w Los Angeles. I jeszcze nie widziałem tego czwartego, to jest ostatni sezon. E, musimy dzisiaj zacząć z koroną oglądać wieczorem. Natomiast trzeci sezon, dwa pierwsze sezony to były sezony o tym, jak prawnik tutaj jakaś wkręcony w, 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 w jakąś wielką sprawę, śledztwo, morderstwa i tak dalej. Natomiast trzeci sezon był kompletnie odjechany, był beznadziejny, ponieważ był cały o tym, jak Goliat. Y Myślę o tym, czy nie uprawiać jabłek w Kalifornii. Tak bym podsumował ten trzeci sezon. To było nieprawdopodobne zupełnie. Ja nie lubię takich. Znaczy ja, lu ja, ja, ja jestem zwierzęciem, które lubi, y przyzwyczaja się do rzeczy i lubi jak one są takie, jakie są. Dlatego NCIS kocham. Dlatego, że to jest 18 lat walki z przestępczością, zawsze takie same. Nie wiem, nie, czy pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, ale połowę roku 2019. Zresztą kilka razy ci o tym opowiadałem. Spędziłem na rozkminianiu, czy nie zacząć uprawy sosen. Więc ja to rozumiem. <grym> tak, pamiętam. I, I uważam cały czas, że to jest dobry pomysł. Oczywiście przypomniałeś mi <grym> o tym. Tak, tak. No I nawet poczyniłem pewne badania. W sensie tak. czytałem literaturę, Piotr jak Ja spędził sosen. trzy minuty w Google na czytaniu Google, to było to przygotowanie. Nie, przebadałem dokładnie rynek. Mm -hmm. Spędził 3 minuty w Google. Mhm. Dobrze. Ale opowiadałem Ci o tym potem przez kilka dni, dobra. Tak czy inaczej, ale... yy, dramatyczne oczekiwanie na dziewiętnasty sezon NCIS-u. U mnie moje i olbrzymiego grona fanów ncis Dobra, ale jednocześnie wiemy. Jednocześnie są fanami naszego podcastu. Wie, wie, wiemy, że będzie ten sezon. Będzie. Bo skoro tak mówisz, to będzie. Będzie, będzie. Ale czy wiemy kiedy? Tak, za chwilę wchodzi. Za chwilę się zaczyna dziewiętnasty sezon. I no tak. I, wiesz, I, no, I no tak. I będziemy czekać. Tak samo jak czekamy na kolejny sezon serialu Yellowstone, który się, do tego dramatyczny trzeci sezon przed chwilą się skończył i w ostatniej scenie trzeciego sezonu... Nie, nie możesz nie... Nie chyba zdradzać. Bo to jest tak, że chyba to było chwilę temu. No. Nie, nie, rok temu. No tak. To chwilę temu? Niektórzy nawet nie zaczęli oglądać okay. tego serialu. No, <laughs> no właśnie. Yellowstone opowiada o Yellowstone. Ale no to, 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 to już wiem. Okay. I gra tam y, Kevin, Kevin Costner. Kostner. I będzie prequel, w którym zagrabili Bob Thornton. Tak, który zagra pra pra pradziadka Kevina Costnera. Świetna historia. E, słuchaj, <laughs> a czy oglądałeś najnowszą serię albo w ogóle Sex Education? Znaczy, ja wiem trochę o Sex Education, ale nie wiem, ale, ale... serialu nie widziałem. <laughs> a znasz to z polskich książek, czy z prawdziwy? Z doświadczenia, Piotrek. Z doświadczenia. I ty no miałeś wiecie, podcast weź, o seksie, tak? Weź poza książki. Nie, nie, ale serial wiem, że będzie nowy sezon. Nie jest widziałem tego serialu. Nie... Jest, jest bardzo dobry, bardzo fajnie trzyma poziom. Czy to jest ja nawet nie wiem za bardzo, co to jest. To jest, to jest komedia? Komedia obyczajowa de facto. Komedia obyczajowa. Ale bardzo inteligentna, super napisana. Świetna rola Gillian Anderson, która. W tej serii. Powinien się od tego zacząć. Chciałbyś powiedzieć, czy oglądasz Sex Education? Gra tam Gillian Anderson. Ja wtedy powiedział: bardzo przepraszam, musimy przerwać podcast, wychodzę oglądać Sex Education. Ale ta rola Gillian Anderson, y... A ona tam gra główną rolę? Nie, gra drugoplanową rolę. Główną rolę gra tytuł... nie, nie tytułowy, ale bohater chłopak z liceum, to jest chyba. Ja, Jakbyś byś z tego wyszedł z tego tytułowy Sex Education? <laughs> <laughs> Dlatego szybko się wycofałem. Y... Chłopak, który Gillian Anderson inaczej. Jillian Anderson gra psychoterapeutkę, psycholożkę, która też nie zajmuje się... zawsze, przez całe życie gra agentkę FBI. To jest nie, jedyna która też... nie ma innych ról. Zawsze gra agentkę FBI. Czasami ta Marga... agentka... Margaret Thatcher zagrała... FBI, i... Która, która zostaje Margaret Thatcher, ale dalej jest agentka FBI. Raz agent zawsze agent. Yy, I chłopak, który dorasta, yy, bardzo dużo wie o seksie, bo ma bardzo otwarty dom, że matka mu wpaja te wszystkie wartości, plus on gdzieś tam ja słyszał... Się czy... dzieje, dzieje się współcześnie. W małym miasteczku, gdzieś na wyspach. I on zauważa, że jego rówieśnicy mają problem z dorastaniem i z seksem. Więc zaczyna im jakoś tak pomagać, chociaż sam ma zerowe doświadczenie, jeżeli chodzi o seks wtedy, no. w tym, mówimy o pierwszej serii. I okazuje się, że ta edukacja, którą on przeprowadza przed swoich rówieśników, dość anonimowo, bo w zamkniętym kiblu opuszczonego budynku przy szkole, że on zaczyna pomagać naprawdę bardzo dużej liczbie ludzi. No i pojawia Czy się jego. Tak, seks edukatorem. Dokładnie tak, ale no. pojawia się jego koleżanka, która Emma ma... którą gra Emma McKinney. Ma... 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 Ja, Marek? Rozumiem. Nie, ba, bar... świe... Nie świe... Marek, Marek gra. Słuchaj. <grywa> Która zmęczyła przy tym wszystkim interes i zaczyna pobierać opłaty, więc zrobili sobie taką, taką małą seks szkołę, de facto. No i tak przez dwa sezony to się toczyło. W trzecim sezonie jest delikatne wycofanie które tego chłopaka, które też ma swoje uzasadnienie, ale to, jak są opowiedziane wszystkie problemy tej młodzieży w szkole, jakie są przedstawiane problemy z edukacją, problemy, nie wiem, z rodzicami wobec edukacji seksualnej w szkołach, właśnie ta. W, wspomniana Gianna Anderson, która gra e, tę matkę z takim zaciągiem Margaret Thatcher, to znaczy ona tak bardzo mówi jak Margaret Thatcher uh -huh. w serialu, w którym grała, e, w The Crown, w którym grała Margaret Thatcher, że na początku jest to trochę denerwujące, ale potem jak się przyzwyczajisz, to ta postać jest bardzo mądra. Nawet nie, nie inteligentna, bo jest bardzo inteligentna, ale jest bardzo mądra i, ma, e, i są takie, wiesz, akcje... Kali jest bardzo mądra. Nie, ale są takie dialogi między nią. Ale Marek, nie mam racji. Skali jest bardzo mądra. No, wiadomo. Są takie momenty, w których spotyka ją sytuacja, w której musi wychować syna. Czyli coś, co jest nowym doświadczeniem, tak generalnie, bo młodzież jak dorasta, ma swoje, swoje nowe problemy. I nie zawsze sobie ona z tym radzi, ale w momencie, w którym on prosi ją o poradę, na przykład jeżeli chodzi o rodzaj relacji, jaki według niej on powinien mieć, to ona mówi słuchaj, moim zdaniem ty jesteś gościem, który poszedłby na te, najlepiej by się czuł w takiej i takiej relacji. Mhm. Ale uważam, że jako młody człowiek powinieneś spróbować ich wszystkich. Wiesz, i to są takie raz na jakiś czas przemycane bardzo fajne mądrości w ich relacji, które naprawdę ustawiają ten serial w kategorii mądre i zabawne. Jeszcze powiedz, gdzie on jest? Na Netflixie jest, Sex Education. Oops. I naprawdę bardzo, bardzo warto. Ta seria trzyma poziom i też będzie czwarta seria. To ja z Netflixa dorzucę szybciutko jeszcze serial, który się nazywa Retribution. Mm -hmm. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Retrybucja? Nie wiesz, zdarzyło się w środę albo coś, to nie, to nie wiadomo. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, A nie to <grym> inny film. To w lesie było... dzisiaj. <grym> A czy, czy rozmawialiśmy już w tym podcaście o filmie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją? Nie, bo też jeszcze go nie widziałem. Słuchaj, zachwycający jest, jest zachwycający. Kolejny polski slasher, moim zdaniem... Ale z... też jest na Netflixie, czy gdzie? Jest na Netflixie. Moim zdaniem z... ze slashera, <grym> Paul slasher. ja proponuję nazwę polslasher i z, z jednego polslashera na drugi jesteśmy coraz lepsi. Nie, tak sl dalej... Slasheropolo. Yy, z... Poloslasher, polo slash polo. Slash polo, bardzo mi się <noise> podoba. Slash polo. naprawdę jest, jest prześmieszny. Naprawdę jest prześmieszny. Momentami Ale te jest są. Ale śmieszne te, te, założenia, te, te, że jest śmieszny. Te dowcipy są nawet śmieszne. Nie, nie, są zrobione jak typowy slasher. Świetne polecenie. Te dowcipy, nawet śmieszne. <noise> Czasami są Słuchaj, Te to jest, to jest jak Scream. To znaczy, to jest historia, w której bohaterowie są, zachowują się poważnie, ale oczywiście całość jest prześmieszna i, i skutek ma być prześmieszny. Krew się leje. Ludzie się mordują na każdy możliwy sposób. Niektóre dowcipy są na skraju, bym tak powiedział. Przyzwoitości to chyba nie jest to słowo, ale takie są. Mm, cringy jest takie angielskie słowo. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. E, ale są przedziwne. Natomiast niektóre są bardzo zabawne. Julia Wieniawa gra w tym filmie. Jest absolutnie czaderska. Naprawdę. Jest po prostu fenomenalna. Plus jest tam w ogóle, Generalnie dziewczyny w tym filmie grają świetnie. Panowie. Hmm. Okej. Okay. Całość się kończy ilością krwi, którą, jak Państwo pamiętacie, i tutaj jest. Absolutnie. Generalnie chyba jest spoiler, spoiler w tytule. Naturalnie, naturalne odwołanie do liśnienia Kubryka, pamiętaj jak z tych wind się wylewa krew. To mniej więcej tyle krwi się pojawia w finale tego filmu. Yy, totalne bezmózgowie. Świetnie się to ogląda. Ja, napis, ja napisałem bardzo poważny komentarz w trakcie tego filmu. O tym yy, filmie? Nie. <laughs> o Polsce. <laughs> Tak. Bartek swoje komentarze piszę oglądając polski slasher. Naprawdę znaczy uważam, że powinniśmy w to iść i mam nadzieję, mówię co, teraz, kończę to już serio. Mam nadzieję, że Netflix, który stał się królem polskich slasherów, będzie. Bo wypuścił dwa, bo wypu no, dwa nie mamy. Znaczy 100% slasherów ukazuje się na Netflixie. Nasze polo? Ma <coughs> mam nadzieję, że sfinansuje kolejne. Naprawdę. Pod jednym warunkiem, Jolka winiawa musi grać w każdym z nich. <coughs> Żeby się nie okazało, że będzie kró królową polskich już slasherów. Już jest, jest, już jest, już jest, jest. bo zagrała 100%. W każdym polskim slasherze zagrała Julka. Nie, dobra, a w kategorii w lesie zaśnie dzisiaj jest to nikt nie, nikt nie zaśnię, coś w lesie, czy... to jest <noise> Coś tam w lesie. Jest dużo lepszy. Naprawdę. Ten, wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Jest dużo lepszy. Na tle produkcji światowej jesteśmy w lesie. Że się tak <głos> <głos> ale, ale moim zdaniem zaczyna być widać prześwity w tym lesie i możemy wyjść naprosto z tego lasu. Naprawdę. I powiem ci, zacząłem oglądać ten film i byłem przekonany, że go nie obejrzę do końca. Ale go obejrzałem do końca. I napisałeś i by... nawet tekst. I naprawdę byłem ciekawy, jak się skończy. Jak oni z tego wszystkiego wybrną. I wybrnęli. No dobra, to obejrzę. Naprawdę. Nie, nie obejrzę tak naprawdę. Musi, to będzie... Hej, wracając to będzie smutny poranek po głośnej nocy, żeby to obejrzał. <śmiech> <śmiech> tak, myślę, że tak. Wracając do Retribution... Czterodcinkowy serial brytyjski na Netflixie. To jest kolejna produkcja BBC, która jest dostępna na Netflixie. Yy, typowe BBC, rzecz się dzieje w małym domku na końcu Szkocji, w którym się dzieją straszne rzeczy. Yy, zwykli ludzie, w, no to nie jest nadprzyrodzone, to jest, to jest kryminał. Zwykli ludzie w obliczu niezwykłych wydarzeń bardzo polecą. Dobrze. A o Jezu, to w, ciebie w przyszłym tygodniu nie będzie, bo chyba powoli się zmierzam wiem, do końca. Tak, wiem, że ci smutno z tego powodu. Jest mi trochę to jest smutno, jakoś bo y, tego dnia, kiedy mieliśmy nagrywać kolejny odcinek, y, rano zapisałem się na online nową konferencję, a propos HBO w Europie. Ja też, jestem tak? zapisany na to, tak. No, to... HBO Max. Tak, 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 a... że, że będzie w Europie i to jest we wtorek, więc... Kurda, moglibyśmy pogadać, ale skoro ciebie nie ma, to nie pogadam. Nie no, o, o, ale tak, o, rzeczywiście opowiem, jest we wtorek bo... konferencja no, poświęcona HBO Max, skoro rozumiem, że po prostu usłyszymy, co fajnego, będą mogli tam Niemcy, Francuzi i jeszcze parę innych nacji obejrzeć. Wiesz co, ponieważ zaproszenie do tego przyszło do nas po polsku, też z zapowiedzią, że. Ale myśl, że ujawnią Polsce. datę? Nie wiem. Szczerze, szczerze, powiem ci, że nie wiem, yy, ale nawet jeżeli nie ujawnią daty, tylko zapowiedzą właśnie co fajnego będzie w HBO Max, myślę, że to będzie coś do pogadania, no bo yy, ja nie byłem jeszcze na konferencjach HBO Max. Yy, nie, to jest pierwsza konferencja ale, HBO Max. Bo, Max właśnie w Polsce, właśnie tak. próbuję sobie przypomnieć, czy, czy, by, czy były, ale chyba nie było wcześniej. No jestem mega ciekawy, no bo jeżeli zapowiedzą swój cały slot na, nie wiem, sezon zimowo-wiosenny, super, albo chociażby co będzie w przyszłym roku. Jak wrócę, to pogadam o HBO Max. Pogadam również o Disneyu, gdyż idę na spotkanie z osobą z Disneya. Hmm. Więc mam nadzieję usłyszeć jakieś ciekawe informacje na temat Disneya w Polsce. Napiszę ci pytanie. No, Bardzo dziękuję. <laughs> Ale tak pytanie, olni, że czy... zostanie podniesiony przez... Czy mogę prosić o kod dostępu? To no ja potrafię sam zapytać o to. Tak. E... A gdyby Ant-Man do tego Tanosa się zmniejszył <laughs> i wszedł przez dziurkę. A na koniec powiem ci jeszcze o jednej rzeczy, która mi się przytrafiła w ostatnich dniach. Otóż będąc w Toruniu, znalazłem, naprawdę znalazłem, Porzuconą, żenek, no. porzuconą i zniszczoną książkę Frederyka Forsyta, Czwarty Protokół. To jest książka, którą ja czytałem 30 lat temu. E, nic nie... Znaczy wiem o czym jest, bo pamiętam, natomiast książki, sam przebiegu książki nie pamiętam, więc stwierdziłem, że przeczytam. Przeczytałem tę książkę w jeden dzień. Jest fenomenalna. Naprawdę wszystko mi się przypomniało. To jest fenomenalna książka. Bardzo polecam. Prawdopodobnie najlepszy szpiegowski, poza lekarem, e, najlepszy szpiegowski Kryminał, jaki w życiu czytałem, i postanowiłem sobie przypomnieć film, który mam na płycie. I obejrzałem sobie czwarty protokół, w którym Michael Caine gra, oficera kontrwywiadu brytyjskiego, który ściga strasznego mordercę z KGB, bo rzecz się dzieje w latach 80. Strasznego mordercę z KGB, którego gra niezwykle młody i przystojny Pierce Brosnan. I powiem ci, że film jest fantastyczny. Fantastyczny. Naprawdę byłem zachwycony. I książką i filmem. Rzadko się zdarza, że tak samo mi się podoba ekranizacja, jak książka, a tutaj tak było. A mi dałeś do czytania Manager w Weekend, nie? <grym> Dzięki. Wiesz, bo chodzi o to, żebyś mi streścił po tym, jak przeczytasz. Więc tak, dostałeś książkę managerską, Ja w tym czasie czytałem a Myślę, że tak pozostaniemy przy tym podziale. Ja, ja teraz będę sobie odświeżał, bo dawno temu czytałem raz. Nie wiem w ogóle, czy jest ten czwarty protokół do obejrzenia, muszę powiedzieć, bo ja go mam naprawdę na płycie DVD. To takie stare wydanie. On nigdy nie wyszedł na Blu-rayu, na niczym. Pewnie jest jakiś problem prawny z tym filmem, że go nie wydają. Ale wiesz, Michael Kane kontra Pierce Brosnan? Why not? Alfred? Michael Caine, Alfred kontra <laughs> James Bond. Alfred kontra James Bond. Jezu, jak ja już chciałbym ten piątek, jak wyjdzie James Bond, jak pójdziemy zobaczyć tego Jamesa Bonda. Piątek. Jestem mega ciekawy, jak to będzie. Jesteśmy wszyscy bardzo ciekawi. W Niemczech James Bond ukaże się w jednym z kin, gdzie otwiera się specjalnie na, z okazji Bonda największy ekran IMAXa na świecie. Mm. Jest szerszy. Jest... Pewnie jest mi smutna, że pewnie co trzecie miejsce można zająć. Jest, ekran jest szerszy niż Boeing 737. Kawałek ekranu. Ekran, sam ekran, sam ekran. Waży 5 ton. Sam ekran, sam materiał, z którego się składa ekran. Nie cały ekran, tylko materiał, z którego się składa ekran. Nie wiem, czy ci opowiadaliśmy o wyrażeniach, bo ostatnio mieliśmy okazję być w siedzibie Axel Springer w Berlinie. I jak zobaczyliśmy te, te budynki, i potem sobie przypomnieliśmy te nasze dwa piętra tutaj. <grym> To prawda. To prawda. Kończmy. Kończmy w na takim dzisiaj. razie. Dziękuję Państwu bardzo. W przyszłym tygodniu. Piotrek. Ja. No cóż. Well. No bę, będzie odcinek w przyszłym tygodniu. Będę słuchał. Zrób, zrób. Koniecznie zrób. Tak. A my Ej, się nie za dwa tygodnie. A ja wracam za dwa tygodnie. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.